Chcę wam przypomnieć pewną wypowiedź. Proszę odpowiedzieć na pytanie, ilu uchodźców jesteśmy w stanie przyjąć? Jako kraj jesteśmy przygotowani teraz. Na co? Jako kraj jesteśmy przygotowani właściwie na każdą liczbę, tak? I weźmiemy też na klatę wszystkie decyzje, które podejmiemy. W poniedziałek minie 8 lat, od kiedy rzecznik rządu PO-PSL złożył tę deklarację. Potem na szczęście były wybory, które wygraliśmy. I okazało się, że nic nie trzeba brać na klatę. Że przymusowej relokacji nielegalnych imigrantów do Polski nie będzie. Oni już szykowali specjalne ośrodki, by ich tu umieścić. Dziś znowu są wybory. Donald Tusk udaje, że nie ma tematu. Właściwie nie powinienem odpowiadać na wasze pytania. Mówią za to jego partyjni koledzy. W sprawie budowy zapory na granicy z Białorusią poszli jeszcze dalej. Tak atakował nas wtedy Tusk. Jedyny pomysł, jaki mają w tej chwili na tą sytuację na granicy, to jest, że Polska obroni się, tak jakby ci ludzie nam wojnę wypowiedzieli. Oni byli przeciw wszystkiemu, co robiliśmy, by powstrzymać tę inwazję. To jest stawką w tych wyborach. Tylko Prawo i Sprawiedliwość może powstrzymać Tuska.